Hejka. Ja właśnie zaczynam śniadanko dzisiaj z lepszym nastawieniem, jak widać. Na śniadanko mój mąż oczywiście przywiózł dwie przepyszne bułeczki z Drzewiańskiej. Tak myślę, że to z Drzewiańskiej. Tak myślę. Ale przepyszna jest. Świeżuteńka. Przepyszne bułeczki mąż mój kupił. Przepyszny chlebek. Nie mogłam się po prostu ogarnąć. Musiałam zjeść jedną bułeczkę i zjeść, a w kawałeczek taki piętkę od chleba z łososiem, którego dostałam od mojego taty, a tutaj z szyneczką od teścia, który no, sam wędził tą szyneczkę, więc jest naprawdę wyjątkowa, ale ta bułeczka, jak ona jest cudowna, świeżuteńka i chlebek też, ale ta bułeczka, ja zawsze mówię, że jestem człowiek bułka, że uwielbiam bułki, naprawdę. I dostałam przepiękną, aromatyczną, cudowną, smaczną, rewelacyjną herbatkę od Gosi. Tutaj jest moja herbatka. Nie pamiętam już, jak się nazywa, ale jest tak wspaniała, tak pachnąca, rewelka, naprawdę rewelka. No, idę zaraz sobie zrobię maseczkę, zrobię pielęgnację buźki, no bo jakby nie było. Trochę muszę już ją trochę podreperować. Trochę to wszystko trwało, nigdy mi się nie chciało tam stać i robić tych rzeczy. No ale może dzisiaj się uda. Mam założone już uszka, więc zaraz sobie będę robiła pielęgnację. Zrobię sobie peeling. Zrobię albo ten mechaniczny, który jeszcze mam, truskawkowy z Joanny, albo zrobię sobie może ten od Gosi, enzymatyczny. Ale w sumie chyba chcę zrobić sobie dzisiaj mocniejszą pielęgnację taką. Tutaj kule mi się obsunęły. I sobie zrobimy maseczkę. Wszystko tak jak trzeba. Jeśli chodzi o peeling, to jest właśnie ten z natury, z Joanny. Już go naprawdę jest mało, zresztą tu widać. Ja go nie powinnam używać, bo on jest dosyć mechaniczny. Ja powinnam używać te takie faktycznie enzymatyczne. Ale on jest na tyle fajny, że ja go tylko trochę daję. Tak jak jest napisane, drobnoziarnisty. Fajnie pachnie, fajnie mi się sprawdza. Ja już po peelingu, tak jak mówiłam, używałam tego peelingu z natury dzisiaj. Następnym razem może zrobię właśnie ten enzymatyczny, bo jest delikatniejszy. I teoretycznie tak powinnam zrobić. No, bo dzisiaj jeszcze na usta musi wyjechać z Wielendy ten peeling do ust. Ale użyję sobie dzisiaj maski z The Body Shopu. To jest ta kawowa. Ja ją bardzo lubię, bo ona pięknie pachnie, a dodatkowo fajnie też peelinguje, dodatkowo po prostu skórę. Więc jeżeli używam delikatniejszego peelingu, tak jak właśnie jest enzymatyczny jakiś, to wtedy to dodatkową rolę, funkcję taką pełni peelingu. No, a że dzisiaj użyłam i tak zwykłego, no jakoś tak wychodzi na to, że dzisiaj bardzo mam ochotę na ten peeling. Dodatkowo pokazać chciałam pędzelek, który świetnie się sprawdza, ma piękną rączkę. Niby można go postawić, ale on się tak naprawdę nie chce trzymać. No i ta maseczka wygląda tak, to już jest w sumie denko, no ale ja ją naprawdę lubię, pięknie pachnie, szkoda, że nie możecie tego poczuć zapachu, bo jest taki kawowy i ma taką fajną treść, zawartość tego słoiczka, że tak powiem, jakby to określić, trochę taka olejowa, ale jak się ją wymiesza, to jest fajna, zaraz zresztą pokażę. I tak się prezentuje maseczka The Body Shop Coffee na mojej twarzy. Może w kamerze tak nie wygląda, no jest tak dziwnie jak masłem orzechowym smarowana, no ale jednak fajnie działa i fajnie pachnie. Pachnie kawowo, ale taką kawą posłodzoną, więc jest naprawdę przyjemna w zapachu. Siedzę sobie teraz, czekam 10 minut, aż ta maseczka trochę sobie tam się wchłonie, trochę zacznie działać. I za chwilkę ruszam dalej z pielęgnacją. Chyba tego było mi trzeba.
Jak kiedyś nie lubiłam maseczek ogólnie stosować, jakoś nie chciało mi się ich nigdy zmywać, tak teraz no, bardzo lubię te maseczki, które się tak nakłada i łatwo zmywa. Miałam kiedyś, zaczynałam od tych peel-off i one też były fajne, bo łatwo się zdejmuje, nic nie zostaje, nic nie trzeba zmywać. No, ale jednak te, które są w kremach, takich jakichś saszetkach, to są, mam wrażenie, takie bardziej bogate, więcej tych aktywnych składników mi się wydaje, że mają. No i bardzo je po prostu lubię. Mam ich dosyć sporo teraz, bo mi też moja teściowa przywiozła jakieś maseczki, jakieś płatki pod oczy mam z Balea. Bardzo je też lubię. No i w sumie zobaczymy. Były w kalendarzu adwentowym, więc sobie je przetestuję. No, to tak. Trochę się wszystko zmienia z czasem, z wiekiem może. Nie mam pojęcia. No ale tak, trzeba się do pewnych rzeczy po prostu przyzwyczaić i przywyknąć. Ale no, uwielbiam tą maseczkę z The Body Shop. Czas zdjąć już uszy królicze Glow, które dostałam od męża w tamtym roku na święta chyba. Także bardzo fajne, bardziej fajnie się sprawdzają, są przeurocze i bardzo fajne. Po prostu glow moje. I za chwilę ruszam z umyciem buźki, z tonizowaniem i nałożeniem kremiku. Na usta oczywiście peeling do ust. Mam teraz z Bielendy Sweet Lips Arbus Avocado. Bardzo fajnie się sprawdza w sztyfcie, wygodna formuła. Umyłam sobie buźkę pianką micelarną z Bielendy brzoskwiniową Eco Sorbet, a tonik w mgiełce, chociaż pryskam sobie na dłoń i nakładam wtedy na buzię, bo nie lubię jakoś specjalnie takiego psikania na twarz, chyba że to jest utrwalenie makijażu, ale tego akurat nie lubię. I malinowy też nie przypadł mi do gustu, no ale po prostu używam. Dalej idzie sobie Eco Sorbet, również brzoskwiniowy, bardzo fajny zapach, podoba mi się. Serum Booster też fajnie się sprawdza. No i żeby to wszystko zamknąć w jednej tematyce, to pójdzie krem do twarzy Eco Sorbet Malina. Ja nawet, jak mówiłam, na tą maliną nie przepadam, no ale żeby to już było wszystko tak, jak tutaj powinno być, to będzie kompleksowo zamknięte w jednym dniu, tak jak dzisiaj zrobiłam z Bielendy głównie, więc to dzisiaj będzie tak zrobione. Pielęgnacja zamknięta kremem z Eco Sorbet. I tak wygląda moja buzia w pielęgnacji, właśnie głównie Bielendą, ale nie tylko. Może później uda mi się jeszcze zrobić henne brwi, a henne robię firmy Refectosil, to jest 3.1. No ja wcześniej chyba tego nie używałam, używałam chyba ja ciemniejszej, ale dzięki youtuberce Oli poznałam właśnie tą kolorystykę, właściwie ten kolor, dokładnie tą tubkę 3.1. Jeszcze pod oczy niezmiennie od dłuższego już czasu używam właśnie tego kremu pod oczy, ultra bogaty, kokosowy Eveline. Uwielbiam ten krem, fajnie się go dozuje, bardzo fajna formuła, konsystencja, skład, naprawdę polecam. Powiem Wam, że ten krem Eco Sorbet Malina, on mi pachnie takim kisielem, takim jakimś malinowym, truskawkowym, jakimś takim owocowym kisielem po prostu. A że ja za kisielami też średnio, no to faktycznie mi on nie pasuje tak zapachowo. W środku wygląda właśnie tak, jak taki musik, jak taki budyń, coś takiego, ale zapachem przypomina naprawdę bardzo kisiel, taki owocowy kisiel. Pielęgnacja w sumie prawie skończona, tylko jeszcze na usta narzucę sobie ten balsam do ust Eveline Mango. Bo o tym to już nie będę Wam mówić, bo to jest milion razy już powtarzane w kółko, chociaż no po tylu razach, ile już to miałam, teraz byłoby to fajniejsze w formie błyszczyka, bo to jest takie bardzo rzadkie w
w niektórych momentach no rozpuszcza się, tak? Ale jakby to było w formie błyszczyka wyciskającego, wyciągnie, jakby to powiedzieć, takiego błyszczyka z aplikatorem. To by było genialne po prostu odkrycie. Dlatego dzisiaj użyję sobie właśnie tego balsamu na usta, żeby je sobie tutaj trochę odżywić. Trzeba jeszcze zadbać o te pazurki, skórki powycinać, nadać lepszy kształt tym paznokciom. No i może jakoś pomalować. Udało się. Zrobiłam sobie już paznokcie. Trochę opiłowałam. I teraz sobie wcinam. Będę wcinać właściwie jabłuszko, które muszę Wam też polecić, bo jest najlepsze. Czerwone. Właśnie tu wygląda tak jak takie jasno czerwone, ale ono jest naprawdę mocno, mocno ciemne czerwone. I prawie że bordowe bym powiedziała. Może tak nie dać, tu już się zaczęło psuć. Ale ogólnie takie jest pyszne. To się nazywa jabłuszko Red Delicious, kupione w Lidlu. Pyszne są. Są przepyszne. Jeszcze dobre są te zielone, też bardzo lubię. No, udało mi się już nawet zrobić kilka kroczków, więc jestem szczęśliwa, że się coś udaje. I że niedługo pozbędę się, tak myślę, pozbędę się tych dwóch koleżanek. I uda mi się już może małe kroczki po prostu robić bez tego, ale no na razie jeszcze póki co boję się chodzić bez, bo czuję dyskomfort, czuję ból w plecach, jakoś tak sztywno idę i chyba to przez to. No. Dzisiaj w roli głównej skarpety od Madzialeny, w prezencie kiedyś dostałam, bardzo dziękuję. Oczywiście kocie, tutaj jest ogonek. A tutaj jest mordka kotka. No i pod spodem są antypoślizgi, więc tam może być. Kolor różowy, no niekoniecznie, ale one są naprawdę ciepłe, więc spoko. No i sobie zjem jabłuszko, podziergam do końca ten szaliczek. Szaliczek już czeka. Już prawie skończyłam, więc tam mało zostało. Pogoda jest piękna. Nawet myślałam, że może bym wyszła na chwilę na dwór, ale jeszcze nie jest na tyle ciepło, żebym się sama tam pofatygowała, tak myślę. No, ale może mi się uda, może się jakoś zmotywuję i wyjdę. Nie wiem, miałam zrobić jeszcze brwi, ale też nie wiem, czy zrobię. No, to tak w skrócie. Zapomniałam w ogóle o tym kremie, który już jest naprawdę długo w mojej szafce. Miałam ich chyba 10, tak ogólnie mówiąc, bo kupiłam 4, później znowu. To jest mój ulubiony chyba zapach, który bardzo lubię, naprawdę regenerujący krem do rąk i paznokci, Marion. Bakaliowy keks, pięknie pachnie. O, właśnie taki. I jest minimum 96% składników pochodzenia naturalnego. Ja bardzo lubię te kremiki, fajnie się zakręcają. Tu się coś uszczerbiło, widzę, ale naprawdę piękne są, pięknie pachną, pięknie wyglądają. No i no ma, aha, właśnie tu jest olej makadamia i ekstrakt z moreli, ale pięknie pachną i one są no do lutego, tak, do końca tego miesiąca muszę go zużyć. Robiłam sobie jakieś porządki w szafce, więc wjeżdża. Ja tak mam, że jak coś bardzo lubię, to czasami po prostu odkładam na później, na później, na później i później trzeba to zużyć szybko. No ale naprawdę go lubię. Trochę się nagrywam teraz z punktu widzenia kuchni. Tutaj mam poukładane są moje przyprawy, w tym przepyszna sól, którą dostaliśmy od mojej teściowej. Mamy jeszcze przyprawy do sałatek. I tam są herbatki, ale to jest zabójstwo. To jest przyprawa również od teściowej, która po prostu pali niesamowicie mocno. To jest chili. Płatki, pestki, wszystko co możliwe. To jest bardzo ostre. No i udało mi się dzisiaj umyć i przyprawiam kurczaka. Kurczaka przyprawiam dzisiaj wyjątkowo resztką czubrycy czerwonej. Bo mój mąż tak nie do końca to zużył, więc sobie robię czystki. I pieprzem ziołowym też również wysypałam po prostu go resztę. I do tego idzie przyprawa z Grecji. Dostałam od mojej
przyjaciółki Iwonki jakiś czas temu właśnie te przyprawy. Coś wspaniałego. Ona nie jest czerwona taka, ona jest taka bardziej w zielone tony, ale bardzo smaczna, bardzo fajna, oryginalna, bardzo ziołowa taka. Naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba, jak jest upieczony kurczaczek w tym, więc super. Dziękuję Ci bardzo, Iwonko. Na razie testuję to, bo tą do sałatki jeszcze nie używałam. Ale użyję i tak samo dostałam od niej. Dostałam jeszcze od niej taki sos na tzatziki. Z piękną łyżeczką, taką fajną. Fajnie to wygląda. Ale to akurat będę musiała zużyć kiedy indziej po prostu. No i sobie właśnie tego kurczaczka zaraz przyprawię. I będę ćwiczyć nóżkę. I jest luty, taki koteczek. Mam w planach zjeść właśnie to pesto dzisiaj, zrobić sobie z makaronem, pychotka. Jeszcze bym miała orzeszki pini, to by było genialne, bo tutaj chyba nie ma w tym orzeszku. Pyszne to jest. I na obiadek będzie kurczaczek i będą ziemniaczki pieczone i do tego będzie jeszcze chyba, tak. Papryka konserwowa od mojej mamy. Do tego będzie pyszności. Piję sobie jeszcze codziennie sok z czarnego bzu produkcji mojej mamy. On jest taki idealny jak syropek w sumie na odporność. Jest naprawdę dużo witaminy C w tym soczku i na ten okres faktycznie zimowy, jesienny, jakiś taki dobrze jest się wspomagać czymś takim, naprawdę super. Najlepiej, jeżeli to jest zrobione samemu oczywiście, ale wiem, że są soki z czarnego bzu. Chyba w Super Farm mi się wydaje, że kiedyś widziałam do kupienia jakieś takie. Super sprawa. Ogarnęłam się trochę, porobiłam co mogłam, więc tyle ile dałam radę to zrobiłam, więc jestem w sumie zadowolona, ale to trochę zła na siebie, że za dużo na siebie nałożyłam na dzisiaj. Jutro będzie u mnie mama, więc dam jej gazetki do poczytania, te, które ja już przeczytałam. Tam są krzyżówki, które ona też lubi jakby rozwiązywać. Ja nie wszystko wiedziałam. To, co umiałam, to powpisywałam, no. A resztę moja mama na pewno roztrzaska, bo ona jest mózgiem od tych krzyżówek totalnym. Więc Świat kobiety i chyba Tina. Tak, chyba Tina. Będzie teraz w rękach mojej mamy. No. A tutaj mam dwa piękne kalendarze. Jeden to jest naprawdę cudny. Okładkę to ma przepiękną. Kocham. Po prostu kocham. On ma taką piękną grafikę. Jakiś czas temu były tak graficznie bardzo podobne. No dużo graficznych takich rzeczy było. Pamiętam, że w tamtym roku, dwa lata temu, takie właśnie kwiaty wchodziły dosłownie we wszystko. Nawet opakowania od chusteczek kupiłam wtedy na nasz ślub, żeby pięknie wszystko ładnie współgrało. Dostałam ten kalendarz na urodziny od mojej Madzialeny. Bardzo się czaiłam na ten kalendarz z Luna World. Planer był w dwóch wersjach, jakby gruby i mały, i tam różne jeszcze inne rzeczy były, planery finansowe i tak dalej, ale ten mi przypadł bardzo do gustu, właśnie ta okładka, piękny. Dostałam tą mniejszą wersję, ale to bardzo dobrze, bo w sumie no bardzo fajnie, bardzo on jest przydatny, taki na nawet do włożenia sobie do torebki czy coś też spoko. Czaiłam się na ten gruby, na ten właśnie taki typowy, duży planer. No ale nie kupiłam go sobie, ale zaskoczenie moje było ogromne, jak dostałam go na urodziny, właśnie ten, w mniejszej wersji. Mega fajnie, także bardzo, bardzo dziękuję. I dostałam niedawno też od Gosi, też planer, który dla mnie wygrała, więc jeżeli chodzi o okładkę, to ja bym pewnie nie zwróciła na niego uwagi, bo nie oszukujmy się, ten ma piękną tą kolorystykę, ale za to ten wygrywa w środku naprawdę wszystko. Zobaczcie, otwieram.
Otwieram. Piękny jest. Zupełnie bym się nie spodziewała tego, jaki jest w środku. Ma naklejki, jest genialny, więc naprawdę niedługo zabieram się do wpisywania moich rzeczy i jestem bardzo szczęśliwa. Tutaj ten ma piękną okładkę, więc tu wygra oczywiście pod względem wizualnym na zewnątrz ten, a pod tym jak wyglądają w środku, to bez wątpienia, bez dwóch zdań oczywiście ten wygrywa, więc dokładnie tak jak się mówi, nie oceniaj kogoś po okładce, czy jak to się tam nazywa, to faktycznie to tak jest. Oba mi się bardzo podobają, są rewelacyjne i oba będę używać, jestem mega, mega zadowolona. Także bardzo dziękuję, na pewno pomoże mi to jakby w dalszym organizowaniu sobie czasu. Może pod tym kątem nie mam tak wiele, wiele czasu do zorganizowania, no ale jednak gdzieś wizyta do fizjoterapeuty, czy jakieś rzeczy, które chciałabym zrobić, coś kupić, no to sobie będę wszystko zapisywać, jakieś moje plany na ten rok. Zaczął się trochę ciężko ten rok, no ale mimo wszystko pozytywnie pod tym kątem, że mam naprawioną tą nogę chyba, bo jeszcze się nie skończyło to wszystko, no ale mam plan, żeby to wszystko naprawić, żeby wszystko fajnie działało i cieszę się, że trafiłam na takich ludzi, bo zarówno fizjoterapeuta, jak i mój lekarz mają genialne podejście. Widzę, że są efekty. Długo to trwa, no bo tak naprawdę jest drugi miesiąc, teraz będzie w lutym trzeci. No, ale tak jak mi mówiono, że 6 miesięcy to wszystko będzie trwało, więc muszę się jakby uzbroić w cierpliwość i dalej sukcesywnie jakoś tak brnąć naprzód. Jest ciężko, nie powiem, że nie, czasami już opadam z sił, ale miałam jakiś taki dzień, dwa załamania. Teraz już jest ok. Teraz już jest ok. Dzięki mojemu mężowi i dzięki mojej przyjaciółce, która tego dnia akurat była, przyjechała właśnie przepyszną herbatkę mi przywiozła swoją drogą, tak jak tutaj wspomniałam już. Naprawdę podniosło mnie to. Naprawdę mnie to podniosło. I słuchajcie, najbliższe osoby są mega ważne w naszym życiu. Jeżeli one są w trudnych chwilach, w dobrych chwilach, to jest prawdziwa przyjaźń. Bo ci, którzy... Herbatka, słodka pokusa. Czas na herbatę. No ona jest naprawdę fantastyczna. Fantastyczna. Ja przygotowałam tam trochę kurczaka. Myślę, że Marceli przyjdzie i dokończy. Zrobi tam ziemniaczki, będzie obiadek. A ja bardzo chciałabym chyba makaron z pesto. Więc może za parę dni zrobię jeszcze jakieś małe zakupy, żeby zamówić orzeszki pini, bo to jest najlepsze, co może być. Orzeszki pini, pesto i makaron. Petarda. Petarda. Dobra. To tak w skrócie i zabieram się za zapisywanie moich kalendarzy. Bardzo się z nich cieszę i czekam. Czekam na efekty mojej, jakby nie oszukiwać się, ciężkiej pracy w rehabilitacji. No. To już dzisiaj chyba się nic nie będę odzywać. Myślę, że zmontuję tego vloga i jutro u mnie będą rodzice. A po południu do fizjoterapeuty. I tyle. Jakoś leci ten czas, nie? Jakoś musi. Muszę dać radę. Chciałabym bardzo stanąć już na nogi, ale to jeszcze wymaga czasu i dużo pracy, i wytrwałości, i cierpliwości. Dobra, no to życzę miłego oglądania. Dziękuję, że byliście tutaj cały czas, oglądaliście i daj lajka, zasubskrybuj, jeżeli chcesz. Jeżeli Ci się podobało, to będzie mi naprawdę miło. Trzymajcie się. Buziaki.